No witam Was moi drodzy z pawilonu z egzotykami Tropilandu. Przyszła do mnie dzisiaj paczka z nowymi roślinami. Rośliny trafią oczywiście na ściankę. No i za chwilę zobaczymy, co też mi też przyszło. Powiem Wam szczerze, że kondycja tej paczki ma sobie dużo do życzenia. Pognieciona jest cała. Nie wiem, w jakiej kondycji przyszły roślinki. No ale słuchajcie, no nasi kurierzy nie szanują naszych paczek, naszych towarów. Ale widzę, że słuchajcie, jest każda roślina ładnie zapakowana oddzielnie, także myślę, że wszystko dotarło. Ja umówmy się tak, że ja wezmę, rozpakuję i Wam pokażę, bo to będzie zbyt długo trwało, jak każdą roślinę będę rozpakowywał. Więc widzimy się, moi drodzy, za chwilę. No takie sobie pokupiłem okazy. Ten jest przepiękny, prawda? Ten jak już jest duży. Przepiękne ma ubarwienie tych liści. No myślę, że na ściance będzie kapitalnie wyglądać. A ten ma nawet babyka. Także myślę, że będzie dosyć ładnie wyglądać na ścianie. Jak myślicie? No zaraz zobaczymy. Będę montował. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz słuchajcie, muszę sobie obczaić, jak to się mówi. Gdzie by dać te moje nowości, jak ja to mówię. A brakowało właśnie mi kolorów, właśnie taki czerwony, zobaczcie, gdzieś tutaj. Ale muszę sobie właśnie pomyśleć, gdzie je zamontować. Ten jest z doniczką, no to już muszę tak zamontować, żeby tak fajnie wyglądało. Ale nada troszeczkę koloru tej mojej ściance. Z takimi mniejszymi to nie ma problemu, bo sobie nawiercę sobie dziurkę, jak to się mówi, i sobie włożę i już jest, nie? A z większymi jest trochę większy problem. Ale da się zrobić. Także zacznę sobie właśnie myśleć, jak to wziąć teraz i gdzie to wziąć. Zamontować, żeby mi to... Tam mi u góry brakuje właśnie takich jeszcze. No muszę coś pomyśleć, żeby to tak naprawdę wyglądało fajnie. No zobaczymy. Widzimy się. No moi drodzy, pomontowałem. Jedna trafiła tutaj. Przepięknie wygląda. No jeszcze mnie czeka tu powykańczanie wszystkiego, bo tu widzicie, nie mam powykańczane. Także, że muszę jeszcze trochę powykańczać tą ściankę. Tutaj jeszcze nie mam tego wsypane peramzytu. Także no jeszcze trochę potrzebuję na skończenie tej ścianki. W każdym razie tutaj też dołożyłem taki kawałek, też muszę go opiankować, ziemię nałożyć, przykleić. No, ale już dostałem to, co miałem właśnie do kupienia. Jeśli nie chodzi właśnie o to smarowanie i tak dalej, bo te kleje. Także w niedługim czasie sobie będę to wykańczał, albo już po prostu zostawię sobie to na sezon, jak ja to mówię, zimowy. Żebym miał zimą też co do roboty. W każdym bądź razie widzieliśmy jeden okaz, tak wyglądają te moje roślinki. A tu Wam pokażę następne. No moim zdaniem ten wygląda przekozacko. Przepięknie. Ten słuchajcie również. Tam giełka idzie na nie, także powinny się czuć dobrze. No i ten jeden bordowy mam tam zamontowany na górze. A powiem Wam, że ostatnio kupiłem sobie też parę zwykłych takich roślinek,
dyskontach. No to kupiłem w Dino. Zobaczcie, nie przepiękna roślina. Co prawda dziś ją spotkałem tak samo w zielonym sklepie. Ale no, nawet w Dino była chyba tańsza niż w zielonym sklepie. No i jeszcze sobie kupiłem dzisiaj taką paprotkę. To ma przepiękne przebarwienia. I takiego jeszcze filodendrona za 9,90. No to akurat w promocji po 9,90. Także muszę sobie też tutaj jeszcze zagospodarować tutaj przed tą ścianą, żeby to tak fajnie wyglądało. Ale powiem wam, że te zakupy, co mi dzisiaj przyszły, to mi się wydaje, że dają robotę. Tym ta kolorystyka. Brakowało mi właśnie na tej ścianie takiego odbicia w innym kolorze właśnie niż tylko zieleń. Nie, bo mam zieleń, żółć, tam mam nawiązanie do białego, do czerwonego, ale brakowało mi właśnie więcej tych kolorów, nie? Tych przebarwień. No i właśnie zyskałem tą roślinę. Jedną, drugą, trzecią i czwartą. Także mi się wydaje, że fajnie to będzie wyglądało. A tak w ogóle to czekam, aż mi ten filodendron rozkwitnie. Bo ciekawy jestem, jak wygląda kwiat. No to chyba jest pąk kwiatowy. Tam jeszcze dwa takie są. No chyba, że to jest kwiat, nie wiem. Ja tylko czytałem, że kwiat tego filodendrona to jest taka jakaś trąbka. Nic więcej, nawet nigdzie nie mogłem spotkać, jak to kwitnie. Także czekam też na zakwitnięcie tego. Okay. Roślinę. No i kwitnie mi jeszcze helikonia. Hawaii. Ma trzy pędy kwiatowe. Także myślę, że chyba im dobre warunki stworzyłem, skoro zaczęły mi kwitnąć tutaj tropikalne rośliny. No nie wspominają już o kalatei. A, jeszcze, to zapomniałem nazwy. Przywiozłem sobie z Zanzibaru dosłownie taki czubeczek tego krzewu i też ma pąki kwiatowe, białe. Zapomniałem nazwy, też taka dziwna nazwa jest tej rośliny. W każdym razie takie trzy listki miały i ukorzeniło mi się i fajnie rośnie. Także tak to wygląda. A jeszcze tak z ciekawostek, to wam pokażę. Płomień Afryki. Jest, i powiem wam, że kapitalna roślina to jest, bo w dzień ma, tak widzicie, ma takie ma listki. Przychodzi wieczór i te liście się składają. Jak to mimoza, bo tak, no mimoza. Dobrze wam. Normalnie się składają i tak stoją. Niesamowite rośliny. Słuchajcie, mam ją. No ja wróciłem w styczniu, wysiałem ją. No to przecież to zobaczcie sobie, jaki już ma pieniek. Ładne. No a to jest też kapitalna roślina, sam nasionka przywiozłem. Słuchajcie. Nasiona wyglądają jak takie kulki z zamszowe kulki. To jest nieduża roślina. No i tu jeszcze mam pieprz. Prawdziwy pieprz. Wysiane. I ładnie wzeszedł. Też tam prosto z tamtejszej dżungli pieprz zebrany i wysiany. No i tu jeszcze mam, też nie wiem, muszę tam sprawdzić, jak ta roślina się nazywa. Takie kwiaty ma przepiękne. Nasiona to są takie, jak ja mówię, motylki. Ale to już z czasem. Dobra, kochani, to wszystko na dzisiaj z moich zakupów, z moich nowości roślinnych. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i widzimy się następnym razem.